Ewangelia według Jana, rozdział 19. Następnie Piłat wziął Jezusa i go ubiczował. Żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli na jego głowę i przyodziali go purpurowym płaszczem. I mówili: witaj, królu Żydów, i policzkowali go. Wyszedł więc ponownie Piłat i mówi im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim nie znajduję żadnej winy. Wyszedł wtedy Jezus w koronie cierniowej i w purpurowym płaszczu. Piłat powiedział im: oto człowiek. Gdy ujrzeli go arcykapłani i ich straż, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Piłat powiedział im: weźcie go wy i ukrzyżujcie. Nie znajduję w nim winy. Żydzi odpowiedzieli mu: my mamy prawo, a według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił się synem Boga. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł ponownie do pretorium i powiedział do Jezusa: skąd jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Piłat więc powiedział mu: nie odpowiadasz mi? Nie wiesz, że mam władzę, by cię ukrzyżować i mam władzę wypuścić cię? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. Dlatego ten, kto mnie tobie wydał, ma większy grzech. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, lecz Żydzi wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat więc, słysząc tę wypowiedź, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania przed Paschą, około 6:00, i powiedział do Żydów: oto wasz król. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Powiedział im Piłat: mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani odpowiedzieli: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy więc wydał go im, aby był ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i wyprowadzili go. On, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce nazywane miejscem trupiej czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowali i z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, ale Jezusa po środku. Piłat sporządził nadpis i umieścił nad krzyżem. Było napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. A nadpis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Powiedzieli więc Piłatowi arcykapłani żydowscy: nie pisz król Żydów, lecz że on powiedział: jestem królem Żydów. Piłat odpowiedział: co napisałem, to napisałem. Żołnierze więc, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i suknię, a była ta suknia bez szwu od góry cała tkana. Powiedzieli więc jedni do drugich: nie rozcinajmy jej, ale rzućmy losy o nią, czyją ma być. Tak się stało, aby wypełniło się pismo, które mówi: podzielili moje szaty między siebie, a o moją suknię rzucali losy. To właśnie uczynili żołnierze. Stały przy krzyżu Jezusa i jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy Jezus ujrzał matkę i stojącego tam ucznia, którego miłował, powiedział swojej matce: kobieto, oto twój syn.
Potem powiedział do ucznia: oto twoja matka. Od tej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już się wypełniło, aby wykonało się pismo, powiedział: pragnę. A było tam naczynie pełne octu. Wtedy oni napełnili gąbkę octem i obłożyli wokół chyzopu, podając mu do ust. A gdy Jezus przyjął ocet, powiedział: spełniło się, i nachyliwszy głowę, przekazał ducha. Żydzi więc, aby ciała nie pozostały na krzyżu na dzień odpoczynku, ponieważ był to dzień przygotowania, bo wielki był ten dzień odpoczynku, prosili Piłata, aby im połamano golenie i ściągnięto ich. Przyszli więc żołnierze, pierwszemu złamali golenie i innemu, współukrzyżowanemu z nim. Gdy podeszli do Jezusa, widząc, że już umarł, nie łamali jego goleni. Jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wierzyli. Stało się to, aby wypełniło się pismo: kość jego nie będzie złamana. Ponownie inne miejsce pisma mówi: ujrzą tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który ze strachu przed Żydami był ukrytym uczniem Jezusa, prosił Piłata, żeby mógł zdjąć ciało Jezusa. Pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jezusa. Przyszedł też Nikodem, ten, który wcześniej przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny z mirry i aloesu. Wzięli więc ciało Jezusa i zawinęli je w płótna z wonnościami według zwyczaju pogrzebu, jaki jest u Żydów. W tym miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, którym jeszcze nikt nie został położony. Tam, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, złożono Jezusa, bo grobowiec był blisko.